Szanowni Państwo, witam w dzisiejszym spotkaniu na moim kanale Szalomka. Z tej strony Karel Goldbaum. Witam w filmie pod tytułem YouTube to nie jest dobre miejsce. Mam tutaj całą długą rozpiskę, bo chcę się do kilku rzeczy odnieść. Zaczynając od początku, to co pewnie najwięcej osób będzie interesowało, te, które zauważyły, że zniknęły wszystkie filmy z mojego kanału, to jest to spowodowane tym, że w moim życiu zaszła pewna zmiana, to znaczy zmieniłem swoje źródło utrzymania i w tej chwili nie będę już prowadził YouTube'a w celach zarobkowych. Nie mogę za dużo mówić o tym, gdzie pracuję. Będą się pojawiały nowe filmy na kanale, tylko że nie w takim stylu, jak to było wcześniej. To wszystko będzie, powiedzmy, przepuszczane przez taką siatkę dopuszczalności do publikacji przez wzgląd na to, czym się teraz zajmuję, no, po prostu. Od czego by tu zacząć, bo nie mam tego wszystkiego spisanego w kolejności, dlatego że tak po prostu wrzucałem do wora kolejne rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Może najpierw co spowodowało, że zdecydowałem się, żeby zmienić zupełnie swoje życie zawodowe, to tak jak wiecie, w wielu przypadkach innych ludzi była to pandemia związana z sami wiecie kim. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ale głównym prowodyrem tego wszystkiego było to, że na ten rok przewidziałem dużo występów, chciałem, żeby tak jakby taki biznesplan, który jest związany z moją działalnością, był skupiony głównie wokół koncertów, na koncertach, sprzedaży merchu, no i jakby YouTube, streamy, wszystkie inne rzeczy dodatkowo jako taki dopełniacz, natomiast głównym źródłem dochodu miały być tutaj koncerty. Jak wiecie, wszystko zostało poodwoływane, poprzesuwane. W czasie tej pandemii, no i tak nie można było za bardzo jakichś ruchów zrobić, to starałem się to jeszcze jakoś pchać do przodu, żeby to sobie tam żyło. Wyszedł ten jeden utwór o Lordzie Voldemorcie, wyszedł później ten kawałek o iDubbie, coś tam działałem, było dużo streamów, filmiki. Próbowałem nawet stworzyć jakąś taką maszynę przerobową, filmikową do tego, żeby to wszystko się zgrywało jakoś tam na koniec finansowo, że może jak będzie więcej filmików, ale krótsze, to uda się to w taki sposób spiąć. No ale te wszystkie próby okazały się bezskuteczne. Co, no do tego jeszcze się przyczyniły jakieś tam współprace, które miały się zawiązać, się nie zawiązały. Dwie takie mniej miłe rzeczy, to może tutaj opowiem, znaczy mniej miłe, no taka naprawdę niemiła, to chciałbym powiedzieć, że Tip & Donation jest nierzetelnym kontrahentem, nie polecam współpracy z tą firmą, jest od, wydaje mi się, że od 2 miesięcy już są problemy z tym, że są najpierw płatności były realizowane, znaczy inaczej, może od początku. Jak ja się rejestrowałem na Tip & Donation, to w regulaminie było napisane, że firma Tip & Donation ma 7 dni od momentu zlecenia wypłaty do wypłacenia pieniędzy. Było super, to było wszystko przestrzegane, bym powiedział, że wtedy był to wzorowy kontrahent. Rewelacyjnie się z nimi współpracowało i byłem z tego zadowolony. Natomiast wydaje mi się, że na początku tego roku, albo już może pod koniec poprzedniego, ale raczej na początku tego roku zaczęło się to psuć. Tip & Donation najpierw opóźniało wypłaty, no ja tam ich nękałem na Facebooku wiadomościami, wypłaćcie, minął termin i tak dalej. No to jak się potem przekonałem, bo sobie chciałem sprawdzić jeszcze raz regulamin Tip & Donation, żeby mieć pewność. Najpierw został ten termin zmieniony na 2 tygodnie, później na miesiąc w ogóle. I jak było na miesiąc zmienione, to w regulaminie było, że mają 30 dni na wypłacenie i później w nawiasie na przykład jak zleciłeś tego dnia, to tego dnia dostaniesz pieniądze. I jeszcze było to wycięte z tego starego regulaminu, gdzie były 2 tygodnie, więc było 30 dni, a w nawiasie jak tam, nie wiem, wypłacisz 1 lipca, to dostaniesz do 14 czy do 15, więc w ogóle bzdury były napisane. No i te bzdury przeniosły się też na działanie realne firmy. Wydaje mi się, że 2 miesiące temu wypłatę dostałem dosłownie ostatniego dnia, kiedy był termin, i w ubiegłym miesiącu było dokładnie tak samo, że musiałem dopominać, albo nawet już dostałem po terminie, natomiast wypłata od początku maja, wypłaty, które zleciłem do tej pory, od końcówki maja, czyli od 20 któregoś tam maja, wypłaty, które zleciłem do tej pory nie zostały zrealizowane. Ja to nagrałem dzisiaj, to jest 18 lipca, dokładnie godzina 20 teraz, więc podejrzewam, że już tych pieniędzy nie dostanę. Im napisałem, że ja to nagłośnię, no bo ja nie mam zamiaru czytać co chwilę jakiegoś tłumaczenia, no mamy problemy techniczne, bla bla bla, zleciliśmy naszemu działowi jakiemuś tam, sorry, ale jakiemu działowi?
Tomasza Widziałowego, Gimper wam robi przelewy, czy o co chodzi? No naprawdę, jedna osoba mogłaby spokojnie wysłać te wszystkie pieniądze. No nie macie, widać nawet po numerach tych zleceń, że tych zleceń nie jest aż tak dużo. Nie jesteście firmą, która ma miliardy użytkowników, więc... To nie jest kwestia problemów technicznych. Jakby ktoś z firmy usiadł, to w jeden dzień porobiłby wszystkie przelewy, zaległości, które są. No więc tyle mam do powiedzenia na temat Tip & Donation. Jeśli będę robił jakieś streamy, nie mam zamiaru korzystać już z usług tej firmy. Podejrzewam, że tych pieniędzy, które mi wiszą, tam niecałe 300 zł, już się tej ostatniej wypłaty nie doczekam. No i co mogę powiedzieć, cytując Jerzego Urbana, a ja mam to w dupie, po prostu wam mówię, że coś takiego jest. Też mi to w sumie wysypało trochę budżet na ten miesiąc, bo jak się idzie do nowej pracy, to się dostaje pieniądze po miesiącu dopiero, więc jak mam świadomość, że za moją poprzednią pracę dostanę kasę i sobie jakoś planuję budżet, no to się później okazuje, że Tip & Donation mówi nie tym razem. Druga współpraca, to nie wiem, czy to może nie złe, ale takie no szkoda, że nie wypaliło. Napisałem w końcu do Chaimate, bo tam kiedyś ich oznaczałem Wildgrass, jak byliśmy chyba w Katowicach na koncercie, to ich oznaczałem, że może jakaś współpraca, bo tam było tak dużo butelek jakichś po różnych piciach, po alkoholach i właśnie ja akurat dostawiłem do tego puszkę Chaimate. Takie wiecie, hehe, imprezowy klimacik. No i oni napisali wtedy, że czekamy na jakieś tam propozycje. Sorry za to gardło, ale boli mnie od 2 tygodni gardło. W tym tygodniu teraz w poniedziałek, wtorek było tak źle, że w ogóle mi spuchło. Nie mogłem prawie oddychać, prawie nic nie mogłem przełykać. Ale trochę przeszło, wróciło do normy. Też właśnie to jest kwestia tych moich problemów ze zdrowiem, że potrzebuję jakiejś stabilnej pracy, a nie takiej freelancerskiej, żeby, no chociażby, żeby sobie wykupić jakiś pakiet do Medicoveru czy coś takiego, już nie chodzić po tych lekarzach publicznych, bo straciłem tylko czas, a żaden z nich mnie w zasadzie z niczego nie wyleczył. Tam Chaimate się namyślało później, jak im zaproponowałem, mieliśmy robić teledysk, taką animację z plasteliną, taki gościu jeden odezwał się. Tam później po czasie już on nie odpisuje, więc tam w końcu w ogóle tego nie robimy, tylko teledysk będzie trochę inny. No i tam Chaimate analizowało i w sensie Wildgrass, jeśli im nie spodobała ta sesja z promowaniem koszulek, nie? Że tam była ta flaga. Kurde, ale aż takiej chrypy wcześniej nie miałem. Może nie powinienem tego filmu nagrywać teraz, bo jeszcze głos stracę. No więc nam to nie wypaliło i się okazało, że oni tak dają tylko na takie współprace komercyjne pićka, czyli dają puszki picia, a kasę dają tylko na jakieś fundacje. Więc też jeśli chodzi o teledysk, no co ja, gościu się namęczy nad teledyskiem, ja mu powiem, dobra, to ja ci 50 puszek Chaimate wyślę, coś takiego, to nie pasowało. W sensie ja nie wyśmiewam podejścia firmy, bo każda firma ma swoje, ale tu chodzi mi tylko o to, że to fajnie na przykład na jakąś imprezę, jak zrobimy jakąś mini trasę koncertową czy coś takiego, to wtedy można wrócić do tego tematu. Natomiast dla tych, co tam się interesowali tym Chaimate, no to na razie takiej współpracy nie będzie. To sobie odznaczę, że już powiedziałem. Chaimate, Tip & Donation, pandemia i brak koncertów też było. Coś jeszcze miałem powiedzieć a propos tego. A propos muzyki, no to tam z producentem Żabki, Gabrielem Jungiem, ja nawet nie wiem, czy to jest ksywa, czy imię i nazwisko, robimy muzyczkę, będzie wspólny utwór, niedługo też wychodzi kawałek taki z akordeonem, będzie Let Me Die 2, już was ubiegłem, wasze komentarze, bo na pewno część osób by tak napisała. To za chwilę. Kurczę, coś jeszcze tu miałem powiedzieć i... Aha, biznesplan, już mi się przypomniało, że w ogóle jest możliwe, że założę jeszcze jakieś nowe kanały, tylko jeśli taki nowy kanał będzie powstawał, to on musi mieć przygotowany biznesplan. Czyli powiedzmy, teraz jak się inaczej ubieram, bo pracuję w biurze, to elementem biżuterii męskiej są zegarki, nie? Jakieś tam powiedzmy stare zegarki czy coś takiego. Jeśli bym się takim tematem zajął, to wtedy kanał może być jakoś tam o zegarkach i współpracę powiedzmy z firmami, które sprzedają zegarki, czy sklep internetowy do tego, który sprzedaje zegarki. Nie chcę mi się tworzyć więcej analogii, pewnie jesteście sobie w stanie wyobrazić, o co mi chodzi. Po prostu trzeba mieć niezależne źródło finansowania przy... Kurde, serio już... Takiego głosu nie mam zazwyczaj, dziwnie mi się słucha samego siebie. Trzeba mieć jakieś zewnętrzne źródło finansowania, bo AdSense jest zupełnie... Unreliable, nie można polegać na AdSense. O AdSense, no to mogę powiedzieć tak, że w czasach świetności, czyli kiedy akurat mój kanał nie był dotykany demonetyzacją, nie wiem dlaczego, to z AdSense'a wychodziło mi tak około 1800-2000, więc to już jest taka fajna baza, że można mieć na, nie wiem, jakiś tam czynsz, czy połowę czynszu, jak się z kimś wynajmuje mieszkanie, jakieś opłaty, rachunki i tak dalej, może nawet jedzenie, no jakieś zakupy takie w sklepach spożywczych. Natomiast no jeśli to jest odcięte, jest pandemia, no to nie da się
Nie da się tego w żaden sposób kontynuować. No trudno, będziecie musieli ten głos trochę pocierpieć. Jeśli będę robił jakieś większe filmy, jakieś takie z większym zaangażowaniem czasowym, no to one muszą mieć swoje finansowanie. Fajny filmik wypuścił, to może zanim zacznę jechać po YouTubie, fajny filmik wypuścił Milenia Finker. Mi się wydaje, że to jest w ogóle polski kanał, bo się spotkałem z tym, że tam często są jakieś nawiązania do tych polskich memów i dużo polskich komentarzy, także jeśli ten kanał tutaj ogląda czasem i widział, że ja też go oglądam i cytowałem, to gratuluję takiego kanału i takich ciekawych przemyśleń. Real Face of YouTubers, ten kanał dodał filmik i tam jest właśnie o tym, że YouTuber ma tam cały czas 4 suby i nagle PewDiePie ogląda jego film i on się wybija. I ja sobie taką paralelę, skojarzenie odnalazłem do samego siebie w tym, że ja wpadłem w takie przeświadczenie, że ja muszę przez YouTube'a rozwijać się zawodowo, że ja nie mogę w ogóle robić nic innego, że jeśli mogę, to jakaś taka gówno praca nieobciążająca, w której można być kimkolwiek, typu praca w sklepie nocnym albo coś takiego, że tam nie gra się żadnej ważnej roli, natomiast nie wiem skąd mi się to wzięło, ale coś takiego jest rzeczywiście. Takie właśnie przeświadczenie, że tylko przez YouTube może nadejść sukces, czyli jeśli coś będę robił, no to nie wiem, otworzę biznes, to będzie sklep internetowy i będzie promowany przez YouTube'a. Jeśli, nie wiem, stwierdzę, że chcę podróżować, to oczywiście vlogi z tego na YouTube'a. Wcale tak nie musi być, nie trzeba cały czas wszystkiego wiązać z YouTube'em. I ten taki YouTube fever, moim zdaniem, prowadzi do wielu dram, do wielu jakichś negatywnych zdarzeń. You can't do it, can you? I can't what? Stop. Tutaj może gładko przejdę właśnie, bo jeden kolejny podpunkt jest o tym, jak YouTuberzy wzajemnie ze sobą walczą. Ja myślę, że to do Polski jeszcze nie doszło w takim stopniu. Natomiast tu mi chodzi o sytuację przede wszystkim H3H3 versus Kimstar, gdzie oni zaczęli napuszczać nawzajem na siebie swoje widownie, w sensie Ethan to w taki pasywno-agresywny styl, jak zawsze. Natomiast Kimstar tak otwarcie, że no, ja nie wiem, co tam z wami będzie i tak dalej. Sorry, nie chcę mi się tutaj teraz tego oglądać, zresztą nie mam na to czasu. Dlatego też tyle musiałem zaczekać z tym filmem, bo mi się nie chciało, po prostu wcześniej byłem zmęczony po pracy i miałem dużo różnych rzeczy do załatwienia jeszcze. I would love to see Leafy come back and... Or do you care about just hating on someone? Like, he's the wizard of being an asshole. So it's 2020, and people are still trying to expose Keemstar, I guess. Which, I mean, I can respect. Like, I had my saga with Keemstar. I do think that my saga with Keemstar was the best, and I would cite the memes that was created around that time as proof. But hey, that's just me. Why am I still getting hate? Leafy fucking took clips completely out of context, trolling clips where I'm saying I hate my fans, which is part of a fucking act. Just to start, I don't care who the good or the bad guy is or who won and lost whatsoever. Do you care about the fucking truth? Anyways though, I just wanted to make a video laughing about the amount of self-destruction in this YouTube drama battle, or whatever you want to call it, and the actual implications of it, because the amount of irony makes it's almost impossible not to find it just a little bit funny. If anyone didn't know, because of this drama going down, G Fuel, which was one of Keem's main sponsors, actually cut one of their contracts with him, and apparently Old Spice cut their deal with H3H3 as well. That yes, Old Spice really did drop them. So just like how Keemstar lost his G Fuel sponsorship, many haters went after Ethan, and they went after his sponsors, and it ended up working. I mean, Old Spice literally dropped Ethan now, which is very, very scary stuff. And Keemstar responded saying, told you guys not to do this. Please do not go after any of H3's sponsors. I do not want this shit from our community. Yes, I know there's an old drama talking about Soar sponsors. That's the video that Comic Cop showed. But that was 5 years ago before there was even a commentary community. Don't do this. I'm not going to sit here and try to pinpoint it on anyone. But I will say this. The fact that sponsors actually got involved, and especially the fact that G Fuel actually canceled Keemstar. Meanwhile, you got all these like up-and-coming YouTubers trying to decide who won the battle is actually fucking hilarious. If you guys actually want to know who won the battle, it's people that already made money on this website. Because if there was one thing that this drama actually did prove, it's that edgy content is not a viable place to be making money, and also isn't suited for anything bigger than just a couple of YouTube channels shit talking. Whether or not there's a winner in this stupid fucking drama, the loser is already decided, and it's channels that make money through sponsorships that make edgy content. Like, this has to be the biggest case of actual self-destruction
destruction I've ever seen on YouTube. And I'm not saying that from like a like drama perspective. I'm saying that from like below the table perspective, in the sense of H3H3 lost sponsorship deals because of this. Keemstar lost sponsorship deals because of this. But it's not even that. It's the fact that this is setting a standard that if you make content that's edgy on YouTube, or not even that, if you ever made content that was edgy on YouTube, you now not only have a way less chance of getting a sponsorship, but as this thing transpires, you're going to be left with a constant risk of losing that deal. And I don't care how much one clowns on the other one or the other one makes great points. A lot of the internet, Loki has already catched on to this shit. Proof is the fact that there's already tons of groups of people doing this, contacting sponsors for YouTubers that, I mean, didn't even have anything to fucking do with this, and getting their deals removed too. And the best part about that is in the next few months, when everyone starts trying to like create this movement that, hey, we don't do that shit, hey, we love our sponsors, don't go after them, the people that are doing it are going to keep doing it, and they're going to make it worse, because now these people in defense mode are going to fuel them, and they're going to keep doing it for months, until this entire community is fucking ripped. And this video is 100% not helping, it's actually making things worse. But the amount of self-destruction in this little like feud is hilarious. These YouTubers making it out like there's a side to pick, outside of pinning it on someone, have not only missed the joke entirely, but don't understand that the joke's on them. You all thought this was dry? Just you wait. We're going into a nuclear fucking winter. Here's the moral of the story. When you got that fresh cow, and she has that fresh mommy milk, you better be milking the fuck out of it. Like I did. You have to adapt and overcome the fact that, like... I tutaj to napuszczanie widowni, to jest raz, ludzie potrafią być tacy cruel, jak to się mówi, okropni tacy, wiecie, tacy wredni. Widownia może zrobić krzywdę drugiej osobie, tej znanej, temu przeciwnikowi danego youtubera, tak jak tam doksowali i swatowali dom Itana chyba dwa razy już, bo gościu teraz siedzi w więzieniu na chyba na 25 lat, co tam dzwonił na FBI i napuszczał policję na ich dom. W kwestii tak samo tego biznesplanu i w ogóle takiego działania ekonomicznego, finansowego YouTube'a i całego tego ekosystemu, napuszczanie swojej widowni na sponsorów, na przeciwników, swoich jakichś tam oponentów, żeby im odebrać współpracę, no to w ten sposób niszczycie nie tylko siebie nawzajem. Suma summarum, to jest tak jak w tym żarcie, że Bolek i Lolek, Bolek mówi do Lolka, ej, jak dam ci 100 zł, to zjesz to gówno, a on mu odpowiada, no tak, tak, dobra, no i on mu daje te 100 zł, a później ten drugi do pierwszego mówi, bo nie pamiętam, czy to jak Bolek i Lolek zlokalizowałem, drugi do pierwszego mówi, ty, a ty, jak ja ci dam 100 zł, teraz to no, zjesz to gówno, no i ten mówi, no dobra, no za 100 zł to spoko. I później tam jeden mówi do drugiego, ty, ale my te gówno to za darmo zjedliśmy. No i tutaj jest taka sytuacja właśnie z tymi sponsorami, że odbieracie sobie nawzajem sponsorów, to w sumie, że moglibyście swoich własnych odbierać i skutek byłby taki sam. Czuję coś, że to przejdzie też do Polski, takie skakanie sobie do gardeł. Nie chcę brać w tym udziału. W związku z czym z takiego zarobkowego traktowania YouTube'a się wyłączam i będę to po prostu traktował z powrotem jako taką fraszkę i coś po prostu zupełnie nieistotnego i niepoważnego, bo teraz to się stało na tyle niepoważne, że tak jak ja przewidywałem, już to powoli się dzieje, że mamy same reklamy na YouTubie. To znaczy dominującą branżą jest teraz make-up, mamy reklamy, YouTuberzy reklamują swoje własne firmy. Nie wiem, mówiłem to rok, czy może nawet dwa lata temu, że to do tego doprowadzi, demonetyzacja, że jedyne osoby, którym się będzie opłacało tu wrzucać filmy, to są te, które promują produkty i napędzają sobie sprzedaż. To jest jakby zupełnie normalne. Jeśli nie będą youtuberzy zarabiali na reklamach i treści nie będą monetyzowane, to same treści będą tą monetyzacją, czyli ludzie będą po prostu publikować reklamy albo filmiki sponsorowane, gdzie reklama jest nawet bardzo nachalna, na tyle, żeby jak najwięcej pieniędzy z tego wyciągnąć, albo po prostu reklamy swoich własnych interesów. Drugą taką dramą to teraz ma takie swoje drugie zakończenie, nie wiem, drugie dno. Ta słynna drama James Charles vs. Tati, tam też kłamali na swój temat, w sensie Tati na temat Jamesa Charlesa. Z tego co ja wiem, bo ja nie śledziłem za bardzo tej dramy, obejrzałem może ze 2-3 filmiki i trochę Angelika mi poopowiadała i to jest tyle co ja wiem na ten temat. Tak, no tutaj ten świat make-upu, to już powiedziałem o tych reklamach, ale no takie... takie proste rzeczy, bo to wiecie, to jest ten sam temat, może teraz jeszcze nie kojarzycie, ale ja postaram się to wytłumaczyć. To jest ten sam temat, bo
przez to, że James Charles nie zareklamował firmy Tati, tylko jakąś inną, bo mu tam zależało na tym, żeby na Coachelli mieć wejście do strefy VIP, bo go nękali fani. W ogóle szybka reakcja, taka jestem na festiwalu, dobra, kurwa, ogarniamy współpracę, za 2 godziny możesz być, nie? To jest takie dziwne trochę dla mnie, ale rozumiem to, no i zależało mu na tym bardzo na tyle, że tak szybko chciał ogarnąć tę współpracę, no i nie zrobił z nią. I ty widzicie już właśnie taka wielka drama, chciała mu zaszkodzić za to, że Dlaczego nie chciałem, bo pewnie też wiele osób spyta, dlaczego tam nie żebrałem bardziej, nie? Że nie mówiłem ludziom, dobre, musicie więcej wpłacać, bo się skończy kanał, szybko, szybko wpłacajcie, bo to tylko od was zależy. Moim zdaniem to nie o to chodzi. To jeśli to się ma wydarzać, coś takiego, to powinno być spontaniczne i to widownia powinna decydować, że chce tak bardzo wesprzeć twórcę, że ten twórca na tych pieniądzach wyrasta na tyle, że można to porównać powiedzmy do jakiejś współpracy z na przykład marką, nie? Że po prostu oni mu to fundują. Taki jest kanał Pinguin Zero. Gościu jest chyba tylko i wyłącznie wspierany przez swoich widzów i nie robi współpracy. Coś takiego chyba mówił w jakimś filmie, który oglądałem jego. Ale no to nie może być wymuszone, bo to tworzy złą atmosferę. Ja czegoś takiego nie chciałem robić. W sytuacji takiej, gdzie to nie było coś, wiecie, że coś się wydarzyło, tak jak wtedy było tam kiedyś, że musiałem szybko zapłacić kasę i się wyprowadzić z mieszkania, jakieś takie dziwne akcje, no to nie było coś takiego, tylko to się tak kończyło cząstkowo było coraz gorzej, jakby ja tworząc taką, nie wiem jak to się nazywa, interpolację tej krzywej, tego co się dzieje, byłem w stanie to przewidzieć, więc mogłem się też do tego przygotować, więc nie musiałem jakoś przenosić odpowiedzialności, chociażby finansowej, na jakichś tam obcych ludzi, nie, losowych widzów. Znaczy losowych, no niektórzy to już nie obcy, bo ich tam nawet z ksywy kojarzę, ale wiecie o co chodzi, no to nie widujemy się w realu raczej, tylko tam z bardzo nielicznymi. I tak, no to jest też kwestia odpowiedzialności. Moim zdaniem nie można opierać swojej wizji tylko i wyłącznie na tym oddolnym finansowaniu, tylko i wyłącznie właśnie na brzydko mówiąc, żebraniu. Ja wielokrotnie się z tego śmiałem, ale ktoś może zupełnie na poważnie powiedzieć, że dla niego to jest takie cyberżebranie. Nie w formie żartu, tylko po prostu dla niego to jest. Ja jestem w stanie zaakceptować i myślę, że nawet lepiej jest tego, żeby nauczyć się też odgórnego finansowania, czyli samodzielnego organizowania sobie środków i za te środki dopiero później tworzenia jakichś działających takich, nie wiem, czy firm, może złe określenie, na podstawie idei działających takich tworów, które też samo się finansują. Jak się ma większe doświadczenie w zarabianiu pieniędzy, stricte zarabianiu pieniędzy, a nie tylko tworzeniu, to można później przenieść to doświadczenie i lepiej sfinansować sobie swoje działanie twórcze. No ja nie będę ukrywał, chciałbym kiedyś mieć wytwórnię filmową, może nie jakoś dużą, ale taką, która będzie w stanie tworzyć filmy fabularne, a to wymaga dużych nakładów finansowych. Także żeby taką wytwórnię otworzyć, moim zdaniem, zresztą nie tylko to, jakiś dom mediowy, jakieś różne mam takie pomysły na rzeczy, które chciałbym zrobić. Zamiast starać się o pozyskanie finansowania, czy czekać na to, aż jakiś tam, wiecie, American Dream nadejdzie i się nagle człowiek z dziwnym trafem wybije, to jest jak czekanie na to, że się na loterii wygra. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, moim zdaniem, i dążyć do celu. Kolejna rzecz. Wam się może wydawać, wielu osobom się tak wydaje, nawet z mojego bliższego otoczenia, że to jest bardzo łatwa praca i że to jest super, że to jest jak jakaś wygrana na loterii albo wieczna emerytura. To wcale tak nie działa. Praca freelancerska jest czasami dużo cięższa, a w moim wypadku przez właśnie te problemy finansowe była jeszcze bardziej dużo cięższa, nie wiem czy to dobrze po polsku powiedziane było, niż praca taka na etat, czy praca nawet w prowadzeniu swojego biznesu, gdzie można załatwić coś przez telefon, można kogoś poprosić i tak dalej, a tutaj w takiej pracy twórczej, pod kątem finansowym, jeśli chcesz zachować ten twórczy charakter i chcesz na tym zarabiać, no to musisz nad wszystkim siedzieć sam. Zwłaszcza jeśli się potrafi, tak gdzie ja potrafię nagrać film, później go zmontować, zrobić udźwiękowienie, w przypadku muzyki nagrać sobie podkład, zagrać na akordeonie, zmiksować to, nagrać wokal, przygotować to wszystko w swojej własnej wytwórni do wydania, później, nie wiem, po drodze zrobić okładkę, teledysk, no to jest po prostu, to są syzyfowe prace. Robienie tego wszystkiego samemu to są syzyfowe prace. Oczywiście to daje takie spełnienie twórcze, natomiast opieranie na tym finansowania swojego, próba takiego robienia z tego takiej fabryki, czy takiego biznesu, który musi non-stop funkcjonować, to jest złe. To się w moim wypadku skończyło na tym, że nieraz po 12-16 godzin na dobę siedziałem i coś robiłem, bo jak jest film, to trzeba go szybko wypuścić, a ja mam swoje wymagania względem siebie, względem swoich dzieł. Nawet jakbyście nie traktowali tego jako dzieło, bo dzieło ma taki troszeczkę, powiedzmy, podniosły charakter swojego znaczenia, ale po prostu tej pracy twórczej ja mam
Ja wszystkie traktuję tak samo i mam do tego dosyć spore wymagania, które chcę sam dla siebie zrealizować, jak już coś robię. Więc to się kończyło tym, że po prostu to był koszmar w pewnym momencie. To był koszmar, jak graliście w Darkest Dungeon, to nie tylko koszmarem tam jest to, że rozłącza ciągle grę, jak się gra na multi. Aż zostawiłem negatywny komentarz ostatnio na Steamie, pomimo że lubię tę grę. Ale się po prostu, no, tak się zdenerwowałem, że napisałem pierwszy raz w życiu, napisałem do deweloperów e-maila, że jak może być trudne zrobienie na multi gry, która ma, nie wiem, parę animacji, wygląda jakby była zrobiona we Flashu w 2005 roku, jest sobie mic drop. Tak, i właśnie tak samo jak ta gra opowiada o takim koszmarze, no to taki koszmar był. To siedzenie i robienie tego cały czas, cały czas, żeby tylko były kolejne rzeczy, żeby były kolejne pieniądze, to jest koszmar, nie znajduję lepszego wyrazu na to. Jeśli chodzi o moją muzykę, to muzyka zostaje, nie będzie tam anulowana. Tam na początku parę teledysków na wszelki wypadek przezornie skasowałem, skasowałem, dałem na prywatny, już nie pamiętam, co mnie tam motywowało, bo przekminiałem to na różne sposoby. Przysiądę nad tym któregoś razu i zrobię jeszcze jedno takie sito, tylko że może w drugą stronę, że po prostu niektóre rzeczy poprzywracam. Może nawet z tego kanału coś przywrócę, aczkolwiek nie sądzę, bo w tych filmikach było dużo wyrazów wulgarnych, było dużo kolokwializmów, było dużo takiego humoru, który niezrozumiany po prostu w mojej nowej pracy mógłby mi zaszkodzić, a nie chcę tworzyć jakiegoś dysonansu takiego i tłumaczyć ludziom za każdym razem, co jest co. I też jeśli chodzi o moją muzykę, to ja od paru lat słuchałem prawie wyłącznie swojej własnej muzyki. Słuchajcie, przerwę nagrywanie, bo tu zaraz nam wyłączy. Od paru lat, już nie pamiętam, kiedy ja sobie to wymyśliłem, ale słuchałem prawie wyłącznie swojej własnej muzyki. Ostatnio od tego zacząłem odchodzić, bo już ten proces się skończył, ale taka właśnie autotematyczność doprowadziła mnie do tego, że jakoś przez tę muzykę, którą utworzyłem wcześniej i słuchałem jej później, dochodziłem do autoanalizy na temat siebie. Przypominały mi się jakieś różne rzeczy, przypominały mi się, gromadziły mi się i w końcu po prostu stwierdziłem, że ja sobie chciał to wszystko przemyśleć, te różne zdarzenia z przeszłości. Nie wiem, czy w moim wypadku wizyta u psychologa jest konieczna, bo ja to rozumiem na tyle dobrze i tak wiele czasu spędziłem na zgłębianiu tych wszystkich tematów, analizowaniem tego, że chociażby z tego, co wiem od osób, które chodzą do psychologa, to ja już trochę dalej poszedłem z tym swoim analizowaniem. Nie wiem, może jakaś psychiatria kiedyś to kierunek dla mnie, może jak skończę, nie wiem, 50 lat, to pójdę na studia wtedy. Znaczy wrócę, albo jeszcze kolejny zacznę i nie skończę. Więc to mi jest potrzebne, żeby mieć czas na to, żeby się samemu analizować, bo mam takie wrażenie, dochodzę do takiego wniosku, że nikt inny tego za mnie niestety nie zrobi. Nie chcę jakoś bardzo wątpić w zdolności specjalistów, ale no byłoby bardzo ciężko. W ogóle dużo czasu by zajęło opowiedzenie tego wszystkiego, więc myślę, że bardziej zmierza coś takiego w kierunku książki, zawierającej te wszystkie informacje i omówienie tego z mojej perspektywy świadka bądź ofiary, niż próba leczenia tego, bo ja myślę, że to jest nie do wyleczenia. Kolejna rzecz. Mam takie też skojarzenia, analizując to wszystko, analizując różne rzeczy, o których się dowiaduję, gdzieś tam ktoś mi opowiada czy coś. Ludzie z zaburzeniami, nie wiem, czy mi bardziej chodzi o psychiczne czy o emocjonalne, ale w ogóle ludzie z zaburzeniami wydają się być bardziej normalni. Taki miałem wniosek, tak mi się to wszystko zlało w całość, jak obejrzałem taki film Swallow. Ten film właśnie tak mnie skłonił do takich refleksji, że ludzie są strasznie, i strasznie to jest dobre słowo, bo to znaczy i że strasznie, i że bardzo, są strasznie tacy wyobcowani, ubezwrażliwieni, jakby to powiedzieć, niewrażliwi, uniewrażliwieni, nie wiem. Po prostu lekceważący w stosunku do różnych rzeczy, tych takich aspektów emocjonalnych, naszego umysłu, życia. Myślę bardzo często wyłącznie kategoriami materialistycznymi i co? No to jest, nie wiem, po co ja to napisałem sobie, to chyba jest związane jakoś z tymi moimi przemyśleniami autotematycznymi na podstawie słuchania swojej własnej muzyki, o tym, o czym mówiłem wcześniej. Też było ciężkie dla mnie, znaczy ciężkie, mogłem to robić, ale w sumie to nie jest coś, co ja bym chciał robić, to przesadne reagowanie na filmiki, udawanie, że wszystko jest takie zajebiście śmieszne, że wszystko mnie rozbawia do łez i tak dalej. Wiadomo, że w pewnym momencie jako twórca na YouTubie zdajesz sobie sprawę, że ludzie tego właśnie oczekują. Nawet jeśli coś nie jest śmieszne, to jest tak jak te gagi w tle się mówi, te takie śmiechy, to jest właśnie coś takiego, to co robią komentarze wideokanały, to co tak wyśmiewają. Nie zawsze wszystko jest takie śmieszne, jak my to pokazujemy. Ja stwierdziłem, że skoro ja tak bardzo lubię sztukę improwizowaną, jestem wielkim fanem właśnie improwizacji w muzyce, impresjonizmu, różnych takich sztuk, które wymagają szybkiego stworzenia czegoś bez przygotowania, to po co ja robię coś, co jest nieprawdziwe, tylko dlatego, że jest taka tendencja w branży, żeby się w ten sposób
zachowywać. Stwierdziłem, że nie chcę tego robić i może sobie zacznę robić zupełnie inaczej. Może zacznę robić komentarze wideo wyłącznie na poważnie. Jeśli jakieś żarty będą mi przychodziły do głowy, to okej, ale może czas wrócić do bardziej intelektualnej analizy, a nie do robienia takiego prostej wizji, prostego przekazu, który można sobie obejrzeć do kabusi bez żadnego zaangażowania intelektualnego i również często emocjonalnego. Kolejna rzecz, która skłoniła mnie do tego, żeby przestać to robić. Podpunkt kolejny. Po co wy to nagrywacie? Tutaj pytanie do takich kanałów jak Krzysztof Gonciarz, to już od dawna, czy niedawno dołączył kanał Bez Planu do tego. Mam tutaj spis przygotowany tego, co wy robicie. I sprawdziłem to ostatnio, bo zażartowałem sobie, że oglądaliśmy z Angeliką Bez Planu, zażartowałem sobie, że się robi z tego Krzysztof Gonciarz i ciekawe, czy będzie zaraz kawusia. No więc się okazało, że cały Krzysztof Gonciarz został 100% fulfilled. Mieliśmy numer 1 w stałem, numer 2 Jadek gdzieś, numer 3 kawusia, numer 4 zachód słońca. Wszystkie podpunkty Krzysztof Gonciarz vlog zostały spełnione. Wracając do pytania, po co wy to robicie? Po co nam to? Po co to oglądać? Ja nie rozumiem. Po co mamy oglądać to samo cały czas, te same filmy w nowym miejscu, okej, okay, no zachód słońca, rzeczywiście, no fajnie. Jeszcze jakby ten zachód słońca, nie wiem, w Stanach był niebieski, w Europie fioletowy, a w Australii, nie wiem, tęczowy, no to fajnie, to by było ciekawe, ten zachód słońca jest prawie zawsze taki sam. Kawusia, no to co, kawusia, no jest kawa, może są jakieś parę rodzajów kawy, ale nie słyszałem, żeby tam były jakieś naukowe, czy też profesjonalne wypowiedzi na temat tej kawy, która jest spożywana. Po prostu, no piję kawę, no spoko, no fajnie, a później jeszcze poszedłem do sklepu, kupiłem sobie lody, a później jeszcze jak jechałem na rowerze, to spotkałem kolegę i później wróciłem do domu, no. Potem jeszcze pychałem do Biedronki na lody i... Nie chcę brać w tym udziału. Kolejna rzecz, która po prostu mi się nie podoba. Nie chcę brać udziału, bo to, co się dzieje z tą stroną, to jest po prostu tragedia. Jest to smutne, jest to przykre, jest to nudne i jest to degradujące. Nie chcę na to patrzeć, nie chcę brać w tym udziału. Nie mam co oglądać tutaj, nie mogę na tym zarabiać, nie wiadomo dlaczego. Może tutaj wam dam screenę, jak nieraz niektóre filmy, ten sam film wrzucony 4 razy miał wszystkie możliwe stany zarabiania. Jeden zakazane zarabianie z powodu 1, 2, 3, drugi film zakazane z powodu 1, 2, trzeci zakazane z powodu tylko 1, a czwarty pełne zarabianie włączone. No i naprawdę, YouTube, chcecie wmówić nam, że ktoś siedzi i sprawdza te filmy? Po prostu są boty ustawione, które nawet nie mają, nie, tam nie ma jakiejś sztucznej inteligencji czy czegoś, tylko te boty, one nie wiem, czy to jest funkcja random po prostu, random w nawiasie filmik, który coś dodał, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie rozumiem jak to działa, bo ja renderuję ten sam film z jedną klatką więcej albo mniej czarną na końcu, bo inaczej YouTube potraktuje jako to samo. Chociaż w sumie nie wiem, może jak się wyrenderuje tyle samo klatek, ale drugi raz, to jest i tak traktowane jako nowy film. W każdym razie, to jest dokładnie to samo. Nieważne jakby to było sprawdzane, nie wiem, chyba że jest brana liczba klatek sumowana i są takie cyfry, które na których się zarabia i są takie, na których się nie zarabia. Jak dodasz, wiesz, jak ci nie zarabia, musisz to jedną klatkę w lewo albo w prawo i trafisz tę cyferkę klatek, która umożliwia zarabianie. Nie, no robię sobie, ale nie mam pojęcia, jak to działa i to jest idiotyczne po prostu. Jeśli już podeszlibyśmy do tego z perspektywy reklamodawców, to jest też kłamliwe w stosunku do reklamodawców, bo YouTube udaje, że kontroluje jakoś te treści i decyduje o tym, które są odpowiednie do zarabiania, a które nie, a w rzeczywistości jest to kłamstwo. Te treści mogą mieć każdą ocenę, każdą możliwą ocenę, ta sama treść może uzyskać. Kretynizm. Nie chcę brać w tym udziału. O Jamesie Charlesie i Tati powiedziałem. O tym, że zmiany można oddolnie i odgórnie realizować, też powiedziałem. To też jeszcze śmieszna rzecz na koniec, słuchajcie. Mam Shadowbana na TV gry, nie wiedziałem, nawet chciałem ostatnio zostawić komentarz, bo oni... To wam przeczytam ten komentarz, co zostawiłem, bo jak mam Shadowbana, to może go nie będzie widać. Bo dodali, do TV gry dodało kolejny raz film o tym. Jak on się nazywa? O Harry Potterze, o tych grach z serii Harry Potter. To już było nie, tak jest jeszcze ciemniej. To już było tyle razy omówione na TV gry. Ja nawet nie wiem, czy nie jest 2 albo 3, ale raz to na pewno. Każda część po kolei była omawiana, która jest dobra, która nie jest dobra. I chciałem napisać do TV gry, że już maszyna losująca wyczerpała wszystkie tematy. Teraz będą tylko powtórki leciały, nie? Jak w telewizji. Przeczytam wam ten komentarz. Maszyna losująca wyczerpała wszystkie tematy, serial TV gry ostatecznie dobiegł końca, teraz będą leciały tylko powtórki od początku wszystkich sezonów o 9 rano przed jedyneczką, a no i szef czasami nagra coś o pistoletach z II wojny światowej XD. No i napisałem ten komentarz z szyderczego hałasu i wchodzę sobie na ten film jeszcze raz, bo ostatnio miałem tak, że jak wrzucałem coś na Couched Records,
dodawałem komentarz, a tam musi być komentarz, bo jest, że tam linki wszystkie, gdzie jest muzyczka. Dodawałem komentarz i się nie dodawał, nie? I stwierdziłem, że coś się znowu zesrało z komentarzami na YouTubie, trzeba to sprawdzać, czy się dodały. Dodałem ten komentarz z szerzeczego hałasu i wchodzę sobie z drugiego konta, żeby sprawdzić, czy się dodał. No nie dodał się, nie? Czekam chwilę, sprawdzam jeszcze raz, nie dodał się. Sprawdzam z innego konta, nie dodał się, to sobie myślę. Tak mi zaczęło świtać, kurde, czy ja mogę mieć shadowbana na TV gry, na szyderczym hałasie? I dodałem z jakiegoś tam Karel Goldbaum, nie? Jakiegoś tam drugiego konta, co mam na YouTubie. Odświeżam, no jest, nie? Tam od, w sortowaniu od najnowszych. Patrzę później z innego konta, no też jest, nie? No i doszedłem do wniosku, że rzeczywiście. Słuchajcie, mam shadowbana na TV gry. Śmieszne to jest, bo z szefem nigdy nie gadałem z TV gry, nic o nim nie komentowałem chyba, natomiast o Headzie coś mówiłem wiele razy, Head mnie followuje chyba nawet na Twitterze, nie pamiętam. Arasha ostatnio nominowałem do tego Hot 16, to tam Arash to skomentował na Twitterze, że nie nagra i tam Head go cisnął trochę. Norbert ten z kanału, co się kiedyś nazywał ASDFGH, a teraz to się nazywa nie wiem jak. Mówił, że też mu tam kiedyś ktoś z TV gry, z redaktorów mówił, że fajnie ten filmik, co nagrywaliśmy o starożytnym Egipcie, gdzie tam się tak budziliśmy cały czas, nie? Że to wszystko się okazywało, że jest sen i znowu sen i znowu sen, więc wszystko tak, ale się okazuje na koniec, że coś musiałem kiedyś skomentować, jakieś śmieszki się nie spodobały i mam shadowbana na TV gry, no więc TV gry, to wszystko wasza wina, że nie będzie więcej filmów na moim kanale. Możecie czuć się winni. Przestańcie zostawiać te złe komentarze. No dobra, to tyle miałem do powiedzenia. Tak? Ktoś jeszcze chyba zapisał na drugi. Nie zapisałem. Tyle miałem do powiedzenia. Mam w planach dużo różnych ambitniejszych produkcji, więc teraz się na tym skupię. Jeśli chodzi o tę autotematyczność, chciałbym sobie to spisać w jakiejś książce, więc ona może kiedyś też tam za parę lat sobie zostanie wydana. A na razie, żeby dograć rzeczy ze zdrowiem, żeby mieć większy komfort życia i żeby odpocząć trochę od tej niewolniczej pracy na YouTubie, będę miał inną pracę, natomiast koncerty w październiku będzie nowa muzyczka, to zupełnie mi nie koliduje z tym wszystkim i będą też co jakiś czas filmy, tylko po prostu z trochę większą kulturą języka. Dziękuję bardzo i tam subujcie. Stream też może raz na jakiś czas będzie, natomiast w ogóle chciałbym sobie robić trochę streamy na Twitchu po angielsku, więc się wam podoba taki pomysł, tam Goldbaum Daze na Twitchu, tam też się może zobaczymy. Słodkiego, miłego życia. Dobranoc, do zobaczenia. Hello, hear me call. Hear my name. Carnival.